Dzień dobry, nazywam się Ola i dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób programować zestawę LEGO Widu 2.0 w Scratchu. W tym filmie skupię się na pracy z laptopami bądź komputerami stacjonarnymi, ale jeśli w swojej pracowni wykorzystujesz tablety, to na naszym kanale znajdziesz analogiczny film o tej tematyce, który pomoże Ci przy pracy z tymi urządzeniami. Jeśli podobają Ci się nasze wskazówki i lekcje robotyki i programowania, pamiętaj o tym, żeby dać nam kciuka w górę. W przeciwnym wypadku skorzystaj z opcji kciuka w dół. Jeśli masz jakieś pytania bądź uwagi, skontaktuj się z nami w komentarzach, a jeśli poszukujesz szkoleń dla nauczycieli, materiałów do zajęć bądź wsparcia w zakresie organizacji pracowni robotyki w Twojej szkole, to skorzystaj z linków, które umieściliśmy w opisie tego filmu. Ale przejdźmy do programowania w Scratchu. Jeśli masz w swojej pracowni robotyki zestawy LEGO Widu 2.0 i pracujesz z dziećmi powyżej 8 roku życia, bardzo dobrym pomysłem na to, żeby zwiększyć możliwości zestawu, a jednocześnie podnieść wartość edukacyjną Twoich zajęć, jest wykorzystanie do programowania zestawów języka Scratch. Scratch to bardzo znany i bardzo uznany język programowania, który jest w tej chwili takim złotym standardem dydaktyki programowania i jest praktycznie kopiowany przez wszystkich producentów sprzętu i oprogramowania. Nie jest to zresztą przypadek, ponieważ Scratch ma bardzo unikalne właściwości, które czynią z niego bardzo dobre narzędzie dydaktyczne. W Scratchu bloczki mają formę kolorowych klocków, które układamy pionowo jeden pod drugim. Ta prosta budowa sprawia, że nawet małe dzieci w sposób intuicyjny szybko są w stanie przyswoić sobie zasadę działania języka. Jednocześnie zawarte na bloczkach instrukcje mają formę tekstową, zaś w niektórych bloczkach mamy możliwość dodawania całkiem zaawansowanych parametrów i operatorów, co sprawia, że możliwości języka są naprawdę bardzo duże, pozwalając nam zrealizować naprawdę interesujące projekty. Te niezwykłe właściwości Scratcha nie umknęły uwadze nas w Robocampie, ponieważ już od dawna, od wielu lat jest to jeden z naszych najbardziej ulubionych języków dydaktycznych do nauczania programowania i wszystkie lekcje, które przygotowaliśmy do pracy ze zestawem LEGO Widu 2.0 mają poza instrukcją programowania w tym prostszym języku programistycznym LEGO Software także instrukcję programowania w Scratchu. Ale zanim będziemy mogli z nich skorzystać, musimy się dowiedzieć, w jaki sposób te instrukcje można na zajęciach wykorzystać, czyli jak rozpocząć pracę ze Scratchem. Najprostszym sposobem na skorzystanie z możliwości programowania w Scratchu jest uruchomienie edytora Scratcha poprzez przeglądarkę internetową i ja to w tej chwili zrobię, zminimalizuję moją przeglądarkę, a następnie uruchomię w niej nową kartę, a w pasku adresu wpiszę adres strony Scratcha, czyli scratch.mit.edu. Po wpisaniu adresu przeniesiemy się na stronę Scratcha i tam wystarczy wybrać przycisk Stwórz tuż obok logo Scratcha, bądź główny przycisk na całej stronie o nazwie Rozpocznij tworzenie. Jeden i drugi przycisk przeniesie nas do edytora Scratcha, który wygląda w ten sposób. Możemy teraz zminimalizować samouczki, które Scratch proponuje nam na rozpoczęcie przygody z tym językiem i czas na przygotowanie interfejsu do pracy z zestawem LEGO Widu 2.0. Przygotowanie interfejsu Scratcha do pracy z zestawem LEGO Widu 2.0 warto rozpocząć od zmniejszenia podglądu sceny, która w większości przypadków w trakcie pracy z zestawem nie będzie wykorzystywana. Następnie musimy poszerzyć dostępną w Scratchu paletę bloczków, która domyślnie jest tutaj zawarta w 9 zakładkach, o nową zakładkę zawierającą instrukcje pozwalające na sterowanie elementami elektronicznymi zestawu LEGO Widu 2.0. Aby to zrobić, wykorzystamy przycisk Dodaj rozszerzenie w lewym dolnym rogu ekranu Scratcha i na liście dostępnych rozszerzeń wybieramy rozszerzenie sprzętowe LEGO Education Widu 2.0. Po jego dodaniu
pojawi nam się na naszych ekranach okno nawiązywania połączenia pomiędzy środowiskiem programistycznym a zestawem LEGO WIDU 2.0. Przy pierwszym użyciu, czy przy instalacji Scratcha, przy pierwszym wykorzystaniu Scratcha, warto zacząć ten proces od kliknięcia okna pomocy, które przeniesie nas do strony instalacji dodatkowej aplikacji, która jest konieczna w celu nawiązania połączenia pomiędzy zestawem LEGO WIDU 2.0 a naszym urządzeniem. Tą aplikacją jest Scratch Link. Musimy ją tutaj pobrać w wersji odpowiedniej dla systemu operacyjnego, na którym pracujemy. Ja pracuję w tej chwili na Windowsie, dlatego pobiorę wersję tego oprogramowania przeznaczoną właśnie dla Windowsa i pobiorę ją bezpośrednio na mój komputer. Jak widzimy, aplikacja już się pobrała i po jej pobraniu muszę ją na moim komputerze zainstalować. Instalacja trwa dosłownie chwilkę i po jej zakończeniu możemy to okno instalacji zamknąć. Zamknąć także okno pobierania aplikacji Scratch Link. To, co ważne jest w pracy z Scratchem i zestawami LEGO WIDU 2.0, to fakt, że aplikację Scratch Link będziemy musieli uruchamiać każdorazowo przed uruchomieniem naszego zestawu. Czyli żeby nawiązać połączenie po uruchomieniu komputera, poza włączeniem samego środowiska Scratch, musimy pamiętać także o tym, żeby uruchomić zawsze aplikację Scratch Link. Najłatwiej robić to po prostu w taki sposób, że klikamy sobie przycisk Windowsa w celu wyszukania tej aplikacji na naszym komputerze. Ja w tym celu wpiszę tutaj pierwsze litery drugiego słowa tej aplikacji, czyli link. W ten sposób znalazłam tą aplikację i po jej kliknięciu ją uruchomiła. Ok, wróćmy do okna nawiązywania połączenia. Ja teraz rozpocznę poszukiwanie mojego robota, ale zanim to zrobię, to jeszcze zmienię podgląd naszego okna, tak żebyśmy widzieli także mojego robota. Tym razem przede mną stoi sympatyczny goryl z zestawu LEGO WIDU i za chwilę to właśnie z nim spróbujemy się połączyć. Zaczynam w takim razie szukanie urządzenia. Okno nawiązywania połączenia prosi mnie o wciśnięcie przycisku na Smart Hubie LEGO WIDU. Następuje łączenie i gotowe połączenie symbolizowane jest właśnie takim okienkiem. Możemy w tej chwili wybrać albo opcję rozłączenia się ze sprzętem, bądź przejścia do edytora i rozpoczęcia programowania. My oczywiście przejdziemy do edytora i jak widzimy, mamy tutaj w naszym interfejsie Scratcha dodatkową paletę bloczków. Wszystkie te bloczki dotyczą sterowania elementami elektronicznymi zestawu LEGO WIDU. Prawidłowo nawiązane połączenie pomiędzy interfejsem Scratcha a naszym zestawem symbolizowane jest przez tą ikonkę w nagłówku naszej zakładki bloczków. I ja jeszcze tylko zaprezentuję, że rzeczywiście udało nam się prawidłowo to połączenie nawiązać i wszystko działa tak jak powinno, a zrobię to z wykorzystaniem prostego bloczka uruchomienia silnika na 2 sekundy. Włączę go szybko, żeby pokazać, jak to wszystko nam działa. Ok, goryl zaczął się poruszać przez 2 sekundy. Widzimy, że udało nam się zrealizować nasze zadanie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego procesu, napisz nam to koniecznie w komentarzu i zapraszamy do przejrzenia wszystkich pozostałych filmów na naszym kanale, bo jest on pełen tego typu wskazówek. Do zobaczenia!